Witam Państwa. Witam Państwa Telewizja w Pokoju. Dzisiaj w Państwa pokojach pozwolimy sobie rozmawiać o tym, co chyba najważniejsze dla ludzi, którzy lubią otwierać szklany ekran, mianowicie o tak zwanej ekranowej produkcji. Dlaczego ekranowej? No dlatego, że w telewizorach oglądamy przede wszystkim filmy, i to zarówno filmy kinowe, ale oglądamy również telewizyjne nowele, oglądamy również typowe gatunki telewizyjne. I o tym właśnie, jakie to są gatunki, jak to się produkuje i jak będzie się zmieniała ta cała oferta produkcyjna, postanowiłem dzisiaj porozmawiać z osobami wyjątkowo chyba kompetentnymi do mówienia o tych sprawach, przede wszystkim z mistrzem, że tak powiem. Krzysztofem Zanussim, którego Państwu przedstawiać oczywiście nie muszę i nie będę, ale powiem, bo może to nie wszyscy wiedzą, że wielki reżyser polski i światowy jest jednocześnie od już kilkunastu lat człowiekiem interesu, można powiedzieć, to znaczy prowadzi potężny zespół filmowy, zespół Thor. A więc musi myśleć nie tylko o swojej sztuce, ale również o produkcji i swojej, i swoich kolegów. Obok mnie pan Jan Dworak, znany dziennikarz opozycyjny swojego czasu, związany z pismem podziemnym Opinia, potem bardzo dobrze poznany jako zastępca naczelnego redaktora, czyli Tadeusza Mazowieckiego w tygodniku Solidarność, potem znany jako wiceszef Radiokomitet się to jeszcze wtedy nazywało, w okresie, kiedy telewizja, jak to zawsze mawiam w takich momentach, stawała się nasza. A dziś producent telewizyjny, współwłaściciel firmy telewizyjnej, właśnie produkującej rozmaite gatunki telewizyjne, prasa i film, a w naszym studio przede wszystkim jako prezes Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Telewizyjnych. Od pana Jana właśnie możemy się dowiedzieć, jak wygląda ta nasza telewizyjna oferta. Tyle tytułem wstępu i może pierwsze pytanie. Proszę panów. Telewizja, produkcja telewizyjna, produkcja ekranowa, jak powiedziałem, była przez lata zmonopolizowana. Był nawet taki moment, że był tylko jeden zespół filmowy. Pamiętam, zlikwidowano wszystkie zespoły i jeden to produkował. Oczywiście wszystkie gatunki telewizyjne powstawały na Woronicza i tam była ta wielka fabryka. Czy w tej dziedzinie coś się zmienia, czy nastąpił już proces atomizacji rynku producenckiego, czy stacje komercyjne, takie jak nasza, które swoje programy będą chciały kupować na rynku, mają już bogatą ofertę i będą miały z czego wybierać. Dobra, myślę, że już jest wielu producentów, ale ja tak podejrzewam, że nasi słuchacze nie bardzo do końca wiedzą, co to jest właściwie producent, bo ilekroć rozmawiam ze studentami, to też muszę to bardzo wyraźnie tłumaczyć. Producent to nie jest ten, który ma pieniądze. Nas bardzo często mylą z tymi, którzy dają pieniądze, czy nawet z finansistami. Z tym, że finansistą najczęściej jest stacja telewizyjna, która program zamawia. Producent, dom produkcyjny, firma produkcyjna to jest taki rodzaj rury, przez którą wpadają pieniądze i pomysły, a wylatuje produkt. I jak to pamiętamy, to wiemy, o czym mówimy. Otóż czy takich rur pojawiło się więcej? Znowu mam ochotę coś teoretycznego powiedzieć. To nie jest może nie najlepiej, to brzmi, zdaje się, po pana minie sądzę. Ale czy takich, no powiedzmy, lejków, którymi w których dokonuje się to przetworzenie pieniędzy i pomysłów na produkt, jest więcej. Jest dzisiaj więcej, ale znowu wróćmy do czegoś, co dotyczy wszystkich, również naszych słuchaczy. Do pewnej rutyny myślenia, która pozostała po minionym okresie, w którym Lenin zasiał w nas wszystkich głęboką, niezwykle właściwie piękną myśl o tym, że wszystko powinno być samodzielne, że powinna być taka wieczna autarchia, że każdy powinien mieć wszystko. Szpital powinien hodować świnie, żeby wykarmić pacjentów. Telewizja powinna produkować swoje filmy, mieć również swoje samochody, mieć bazę, która te samochody reperuje. Najlepiej, gdyby jeszcze te samochody produkowała, to znaczy mieć jeszcze własną hutę. Jak ktoś ma to wszystko, to wtedy może opanować straszny żywioł logicznej gospodarki socjalistycznej. Z tego zostało takie myślenie, że bardzo wielu ludzi ciągle chce mieć wszystko u siebie. Podczas kiedy zdrowy rynek polega na tym, że jak najwięcej rzeczy jest rozrzuconych i podlega prawom konkurencji, czyli producentów jest wielu, a jako producent ja mam jak najmniej dla siebie, a chcę korzystać z rynku, to znaczy chcę pożyczyć kamerę, to chcę mieć wiele firm, od których wezmę kamerę, nie chcę jej, nie daj Boże, mieć własnej. Nie chcę mieć swojego samochodu, tylko wolę go wypożyczać, bo w ten sposób wybieram najlepszą obsługę, a nie muszę się troszczyć, co się dzieje z samochodem, kiedy on mnie nie jest potrzebny. Jednym słowem, producent jest tym pośrednikiem, który
między finansistą, a z kolei rynkiem swoich kooperantów organizuje produkcję. I ta świadomość ciągle jeszcze dosyć ciężko się przebija do głów i telewizja ciągle wraca w swojej myśli, myślę o telewizji państwowej, tej wielkiej, najchętniej chciałaby jednak myśleć po leninowsku, mieć wszystko swoje, u siebie i wtedy to będzie pod kontrolą. Stąd ten nasz rynek producentów nie jest taki bogaty, wiesz, pan ładnie powiedział, że jakaś atomizacja nastąpiła. Ja spróbuję to odpowiedzieć nieco prościej, posługując się może cyframi, które też dość dobrze przemawiają do wyobraźni widzów. Mianowicie, jeśli chodzi o producentów, tych właśnie, o których pan nazwał tymi rurami, gdzie wpadają pieniądze, gdzie wpada pomysł, często zresztą wymyślony przez tego właśnie producenta. A z drugiej strony, no, mniej lub miejmy nadzieję, że coraz częściej bardziej udany produkt w postaci programu telewizyjnego wypada, więc takich producentów telewizja publiczna liczyła około 200. To były takie liczby podawane pod koniec ubiegłego roku, że tylu mniej więcej jest kontrahentów telewizji publicznej, no to nie jest źle. Od razu trzeba powiedzieć, że olbrzymia większość tych firm producenckich, produkcyjnych, istniejących na rynku, to są firmy jeszcze efemeryczne. To znaczy, bardzo często jest tak, że to jest człowiek z pomysłem, który jednocześnie w tym świecie telewizyjnym, praktycznie telewizji publicznej, porusza się ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenia, karierę dość sprawnie. I taki człowiek potrafi właśnie, zaopatrzony w jakiś dobry pomysł, może w scenariusz czasami, prawda, to rzadka jest na początku scenariusz, idzie do telewizji, tam negocjuje warunki finansowe i potem taki program robi, potem robi następny. Tak mniej więcej wygląda produkcja w teatrze telewizji. Zresztą to jest dobra produkcja na oku. Ale to są firmy efemeryczne. Właśnie takie jeden człowiek plus wypożyczona kamera. A myślę, że takich firm, które są nieco bardziej trwałe, które widzą ten horyzont swojego działania gdzieś tam w mgle przyszłości, a więc chcące inwestować, rozwijać współpracowników, takie otoczenie, w którym funkcjonują, sądzę, że jest kilkadziesiąt w całej Polsce. W naszym stowarzyszeniu istnieje takich firm około 40. Mówię około, bo ta liczba się ciągle zwiększa. I to są firmy, no, ponieważ tutaj już dochodzi obowiązek płacenia składek i to wcale niezbyt małych składek, więc to już rzadko kto chciałby takie składki płacić, traktując tę działalność no, w sposób taki dość doraźny. Więc ja myślę, że takich firm jest około 50 i co ciekawe, może warty podjęcia jest ten wątek, który pan podniósł, że następuje już specjalizacja na tym rynku. Otóż mamy takie firmy producenckie, które właśnie zajmują się głównie wymyślaniem programów, pomysłów programowych i ewentualnie pozyskiwaniem funduszy na te programy, a są już te takie typowe production house, które dysponują głównie sprzętem i tym się zajmują, że ten sprzęt wypożyczają. Zaczyna się prawdziwa rynkowa. No tak, ale wypożyczanie sprzętu to nie ma nic wspólnego z produkcją. To są po prostu zwykli usługobiorcy, których powinniśmy jako producenci wynajmować. Tak jak pan to powiedział, to brzmi tak pięknie, że aż nieprawdziwie, ponieważ przyznajmy, że jeszcze cienia równowagi na tym rynku nie ma, bo nie ma przetargów, bo naprawdę jest to ciągle system generalnego kolesiowania, to znaczy program się daje firmie, z którą jest się zaprzyjaźnionym, z którą się ktoś z kim zna i nie ma publicznego rozliczenia, kto komu ten program dał, ile ten program kosztował, a ile by kosztował, gdyby to zrobił ktoś inny. I żyjemy w stanie dosyć dużej dzikości w tej dziedzinie. I ostatni raport NIK-u wykazuje, że ta dzikość może zdziwić człowieka, który się troszkę temu przyjrzy. Ale niestety no, tak ta transformacja wygląda, ponieważ nie ma ocen, które by były w jakikolwiek sposób zobiektywizowane, bo nie mamy badań programu z prawdziwego zdarzenia. Myślę o programie publicznym. Te, które są nie z prawdziwego zdarzenia. I nie są żadnym kryterium, ni żaden redaktor nie jest chwalony za to, że ma jakąś szczególną oglądalność, to nie jest ważne. Ważne jest, co się podoba szefowi. Wobec czego telewizja, mając skalę ocen odziedziczoną po starym systemie, nie może wychować normalnych producentów, bo normalny producent to jest ten,
który ma za sobą świetne produkcje, które cały kraj ukochał. I w związku z tym ma kredyt i jemu musi być dane następne zlecenie. Tak będzie w przyszłości, tak jest na świecie, gdzie czasem pracuje, a w Polsce nie ma w ogóle cienia tego jeszcze. Pan Baczer, ja tu muszę jakby zaprotestować i to jakby z całą taką mocą muszę zaprotestować. Otóż prawdą jest i z tym się zgadzam, że rynek producentów jest rynkiem raczkującym. Zgadzam się również, że nie ma jeszcze prawdziwej gry rynkowej, ponieważ jest tak naprawdę jedyny nadawca, który ma środki finansowe, które są w stanie stymulować ten rynek producencki. No a inni nadawcy nie inwestują z różnych powodów, albo jeszcze nie mają koncesji, albo jeszcze mają przed sobą inne wielkie wydatki dotyczące po prostu sprzętu, które muszą iść najpierw zawsze. Rzeczywiście tego rynku nie ma, ale ja chciałbym zaprotestować przeciwko traktowaniu producentów, tych, którzy uczą się rzeczywiście w dużej mierze w tej chwili, jako właśnie tych kolesiów, innych ludzi, którzy pracują w tej chwili w telewizji. I ten raport NIK-u to nie jest dobra podstawa oceny tego, co się dzieje. I w istocie, jak w każdej takiej wstępnej fazie, mamy do czynienia z pewnymi nadużyciami, jest margines na pewno, a zwłaszcza w tej dziedzinie tak bardzo poddanej subiektywnym ocenom, jakim zawsze będzie rynek produktów telewizyjnych w Polsce. Zawsze, mówię to świadomie, nawet wtedy, kiedy będą prowadzone rzetelne badania oglądalności i te narzędzia poznania opinii publicznej w tym względzie będą posługiwały się tymi narzędziami socjologicznymi z prawdziwego zdarzenia. W Polsce zawsze tak będzie, że to będzie element subiektywny. Zawsze. Dziwnie, że pan wyróżnia Polskę spośród innych krajów. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo oryginalni, ale nie musimy być w tej materii oryginalni. Nie, a jednak świat to dosyć porządnie potrafił zorganizować. Tylko tej woli organizacji u nas jak dotąd nie było. Może teraz telewizje prywatne to wymuszą, bo bez tego na pewno ten wielki układ wzajemnych znajomości, powiązań, tego, że redaktorzy są przecież w ogromnej liczbie, to nie jest pomówienie, bo to jest znowu potwierdzone, przecież oni są na ogół członkami tych firm przez podstawione osoby, przez zaprzyjaźnione, więc zlecają sami sobie przecież te programy, potem je sami sobie oceniają, sami na tym zarabiają. To jest stan, nie taki, to nie jest wielki kryminalny fakt, to nie jest coś wołającego pomstę do nieba. Ja nie mówię o tym jako o wielkim donosie na tą Rzeczpospolitą złodziei. To nie jest w ten sposób powiedziane, ale jest to bardzo jeszcze ciągle niezdrowe. To jest jeszcze bardzo dalekie od jakiejkolwiek przejrzystości. Fakt, że redaktorzy sami robią programy, jest najbardziej skandalicznym faktem, który ciągle jeszcze ma miejsce. Pan Przewodniczący powiedział nam przed chwilą, że mamy do czynienia z rynkiem. To bardzo ważna uwaga, bo jakby ja powiedziałem o jednym elemencie tego rynku, którym są producenci. Wskazaliśmy na to, że drugi element, czyli nabywający, są w okresie kształtowania się, tak to powiedzmy. Natomiast ja chciałbym zapytać o taką rzecz. Czy rynek telewizyjny, filmowy był przez lata, szczególnie właśnie za czasów komunizmu, jednym z tych, w którym prawdziwe pieniądze krążyły najżywiej? Robiąc filmy zawsze na Zachodzie, pan prawdopodobnie miał więcej do czynienia z prawdziwym biznesem niż człowiek, który prowadził firmę jakąkolwiek inną w tym kraju. I w telewizji, i w filmie rzeczywiście rozgrywało się coś bardziej prawdziwego niż gdzie indziej. Otóż chciałem zapytać, jak jest dzisiaj? Czy pod tym względem to wyprzedzenie filmowego środowiska w stosunku do innych kręgów biznesu pozostało? Czy nasze kontakty z Zachodem, czy kooprodukcje, czy fakt, że coraz więcej ludzi ma telewizje kablowe, satelitarne, nie rozszerza tej oferty? Czy krótko mówiąc, możemy wychodzić z naszą ofertą na Zachód i tam również coś sprzedawać i stamtąd otrzymywać pieniężne zasiłki? Usługi sprzedajemy i to sprzedajemy dość szeroko, to znaczy Polska dobrze sprzedaje swoje usługi, znowu zachowując pewną proporcję. Nasze samochody marki Polonez sprzedają się źle, nasze autobusy się nie sprzedają i bardzo wiele produktów polskiej myśli technologicznej jest poniżej standardów światowych. Otóż polskie usługi filmowe sprzedają się, sprzedaliśmy ich dużo, a tryumf, jaki odniosła nasz przemysł filmowy, tryumfem była produkcja Spielberga, ponieważ to była bardzo wymagająca, wielka,
wiele milionów dolarów zostało w Polsce dzięki temu, że Spielberg zrobił ten film tutaj i jest z niego zadowolony. To znaczy jest zadowolony z produkcji, zadowolony z ludzi, którzy pracowali, z techników, którzy go otaczali, z transportu, którego otaczał, z hoteli, które były pod jego dyspozycji, czyli z całego tego zespołu, otoczki produkcji, która się okazała sprawna. Zagrożeniem dla nas, strasznym zagrożeniem, o którym jest bardzo trudno mówić mnie z pozycji producenta, a również autora, a również człowieka, który, prawda, sam zawiera kontrakty. Zagrożeniem jest to, że nasza produkcja robi się za droga. Za droga dlatego, że w moim przekonaniu wywindowaliśmy za wysoko wszystkie honoraria. Za dużo płacimy sobie i innym. I zrobili to Węgrzy przed nami, żądając, żebyśmy płacili tyle, co na Zachodzie. I dzięki temu do Węgier już w tej chwili się prawie nie jeździ. Jeżeli reżyser dostaje bardzo dużo, a u nas dostaje bardzo dużo, jeżeli bardzo dużo dostaje scenarzysta, to w efekcie bardzo dużo dostaje także oświetlacz, kamerzysta, wszyscy dostają bardzo dużo. I w tym momencie przestajemy być konkurencyjni, zaczynamy zarabiać coraz mniej, bo coraz mniej nam się zleca pracy. I teraz zrozumienie tego, gdzie jest moment już ryzyka, gdzie nie można przesadzać. Nasi aktorzy biorą o wiele za duże honoraria. Za duże w stosunku do tego, że ludzie nie są tak strasznie do nich przywiązani, żeby aż tyle płacić. To jest oczywiście subiektywna miara. W kinie to można zmierzyć. Tutaj można by patrzeć na oglądalność, sprawdzić, jaki to jest czynnik. Na pewno w stosunku do średniej krajowej zarobki ludzi w branży audiowizualnej są na górnej krawędzi, moim zdaniem, bezpieczeństwa naszego w konkurencji, bo inaczej nie ma innego kryterium, nie miałbym żadnych pretensji. Sam bym chciał bardzo dużo zarabiać, ale uważam, że tutaj jesteśmy już na krawędzi tej konkurencji. A w momencie, w którym zaczynamy pracować dla Zachodu, czy to się opłaca? No właśnie, im się to jeszcze opłaca, ale już jesteśmy na krawędzi tego, że się nie będzie opłacało, że już nasze muzea, nasze zamki, nasze pałace zaczynają żądać, czasami wydaje mi się, że mogą żądać tyle, co za wynajem Wersalu, a wtedy ludzie wynajmą Wersal, bo to jest miał pan nam coś pokazać na temat właśnie współpracy z Zachodem? Coś pan a to zupełny żart. Oczywiście mam to do pokazania, możemy zrobić w ogóle o polską premierę mojego utworu. To jest film fabularny, który zrobiłem z dumą, powiem, że to w dzisiejszym programie zostanie ukazane po raz pierwszy, ale to jest żart na temat tego, jak produkcje powstają. Ja byłem na rocznicowym festiwalu w Locarno, bo kiedyś filmem Iluminacja zwyciężyłem na tym festiwalu i liczni zwycięzcy byli zaproszeni niby po to, żeby uświetnić uroczystość, a potem okazało się, że telewizja szwajcarska do każdego z nas przyszła z prośbą, czy my byśmy nie zrobili takiego jednominutowego filmu. No i ponieważ ja dowiedziałem się, że już koledzy się zgodzili, więc się wstydziłem nie zgodzić, koledzy też się tego dowiedzieli, to w końcu było zręcznie zaaranżowane, myśmy w jeden wieczór wszyscy wpadli w potworny konkurs, jak po latach udowodnić, że coś jeszcze umiemy i zrobić siłami telewizji, za oczywiście psie pieniądze, minutowy film. Powstał zespół tych filmów, zrobił István Szabo, zrobił Jean Rouge, zrobił Alain Tavernier. Zrobiłem ja w końcu jakiś filmik jednominutowy, który sobie telewizja szwajcarska następnie wyświetliła parokrotnie i w ten sposób miała najtańszą możliwie produkcję podpisaną przez różnych autorów, którzy mieli ubawić publiczność. Nie wiem, czy mój film jest bardzo zabawny, zdaje się, że nie, ale w każdym razie mogę go Państwu pokazać, bo trwa zaledwie minutę, więc mam nadzieję, że jak nacisnę przycisk, to teraz on się ukaże na ekranie. Ukazuję. Paradosso sull'attore decima. Thank you.
Una domanda. Qual è l'oggetto di una composizione drammatica? È di ispirare agli uomini l'amore della virtù, l'orrore del vizio. Diderot, il paradosso sulla torre. To już wymaga przetłumaczenia. Ostatnie słowa to słowa, cytat z Diderota. Jakie jest powołanie sztuki dramatycznej? To jest pochwała cnoty i potępienie występku. W każdym razie taki to żarcik powstał dzięki temu, że sprytni Szwajcarzy zagnali nas do roboty. Powołanie sztuki filmowej, sztuki telewizyjnej. Czas na reklamę. Marek, miło znów cię widzieć. Ciebie też. Zajmiesz się moimi włosami? Tak, ale najpierw pozbądźmy się upierzu. Jak? Próbowałem wszystkiego. Spróbuj tego. Head and Shoulders. Wierz mi, tylko tego używam. Fryzjerom upierz nie grozi. Może zdarzyć się każdemu, ale jest na to sposób. Potwierdzony przez testy. Jeśli połowa głowy zostanie umyta zwykłym szamponem, a druga nowym, delikatnym szamponem Head and Shoulders, tylko nowy Head and Shoulders złagodzi podrażnienia powodujące łuszczenie i przywróci naturalną równowagę skóry. Koniec z upierzem. Po prostu zdrowa skóra. Tam, gdzie był użyty zwykły szampon, nadal jest łupież. A po stronie mytej Head & Shoulders nie ma śladu łupieżu. Piękne włosy. Tak, dzięki mojemu Head & Shoulders. Head & Shoulders. Pozbądź się łupieżu. Miej wspaniałe włosy. No więc nasze zyski już są za nami. Reklama przeleciała. A ja chciałem zapytać, pan Krzysztof powiedział nam, że ten film był puszczony kilka razy w telewizji szwajcarskiej, prawda? Jakieś dochody z tego powodu przepadły. Otóż pana chciałem zapytać, jako producenta... Z powodu tego filmu przepadły jakieś zyski, tak? No, panu Krzysztofowi. Moje osobiste na pewno. Osobiste na pewno. To typowa sytuacja dla początkującego producenta polskiego. Tak. Jakiego rodzaju produkcji podejmuje się pan jako producent właśnie po to, żeby uzyskać zyski dla swojej firmy z jednej strony, ale z drugiej strony, jak rozumiem, wyprofilować swoją firmę w taki sposób, żeby zaistniała na rynku, tak jak pan powiedział, następuje tutaj już pewnego rodzaju specjalizacja. Czy tego rodzaju filmy, jak na przykład no, ambitne, niewątpliwie, by nie powiedzieć ezoteryczne kino pana Krzysztofa, może przynosić zyski, kiedy nie firmuje je nazwisko, które jest już nazwiskiem uznanym i dającym markę samo w sobie? Wie pan, no to nie jest tak, że w tej branży audiowizualnej produkt istnieje poza twórcą. On przynajmniej w tej wstępnej fazie istnieje zwłaszcza przez nazwiska twórców, którzy podejmują się pewnego zadania. To jest jedno z niewielu obiektywnych kryteriów, którymi kieruje, czy powinien kierować się człowiek, który taki program zamawia, czy kupuje. Bo tylko w nazwisku twórcy, czy w nazwiskach twórców, które są znane, poświadczone przez pewien dorobek twórczy, można szukać jakiej takiej gwarancji. A i to przecież nie jest gwarancja bezwyjątkowa. Więc nasza firma, Prasa i Film, stara się tak, jak miało to miejsce w krajach zachodniej Europy, kiedy producenci telewizyjni, nie filmowi, zaczynali swoje działania, swoją pracę, a to nie było tak bardzo dawno temu, bo w Wielkiej Brytanii to było kilkanaście lat temu, praktycznie wtedy, kiedy zaczął funkcjonować legendarny dzisiaj Channel 4, który właściwie całą swoją produkcję opierał na zamówieniach zewnętrznych. Wówczas okazało się w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj okazuje się tak w Polsce, że takimi założycielami, takimi założycielami firm producenckich, producentami są ludzie wywodzący się generalnie z trzech kręgów. Po pierwsze to są dziennikarze prasowi. Po drugie to pański przypadek. To jest mój przypadek. Po drugie to są ludzie, którzy wywodzą się właśnie z branży filmowej. Rzadko kiedy to są sławni reżyserzy z wielkim dorobkiem. Raczej to są ludzie początkujący, którzy właśnie szukają swojego miejsca w tej produkcji takiej no, dość masowej, której wymaga telewizja. Co wcale nie znaczy, że nie powstają tam dzieła wartościowe, bo przecież powstają. No i wreszcie trzeci, może najmniej tutaj łatwy do wyodrębnienia gatunek ludzi, to są zawody inne pokrewne, które mieszczą się właśnie gdzieś z jednej strony między dziennikarzem, z drugiej strony między reżyserem, człowiekiem z branży filmowej. I jak pan powiedział, nasza firma to taka
taki pewien przykład dość klasyczny, gdzie mój partner Maciej Strzębosz jest człowiekiem, który ocierał się o film, pracował zresztą w zespole u pana Krzysztofa w swoim czasie. Ja nie miałem z telewizją wiele wspólnego do roku 90, byłem dziennikarzem prasowym. Jak my widzimy strategię naszej firmy? No widzimy ją w taki dość prosty sposób. To, co w telewizji ludzie chcą i co tak naprawdę również powinni oglądać, a więc dwa kryteria. To powinno być zaciekawiające, wciągające i tutaj robimy takie talk show, które jest typowym gatunkiem telewizyjnym, a więc spotkanie oparte na jakimś ciekawym pomyśle kilku zdolnych zainteresować sobą indywidualności. Robimy taką szkołę kłamców dla drugiego programu Telewizji Polskiej. To jest taka zabawa, chętnie zresztą oglądana, w której występują właśnie ludzie sztuki, na ogół reżyserzy, aktorzy. I drugim takim elementem, na którym opieramy swoją strategię, to jest edukacja. Po prostu dlatego, że dostrzegamy, jak w procesie pewnej transformacji, w jakiej znajduje się nasze państwo, w procesie szukania pewnych stałych punktów odniesienia w dosyć zagubionym przecież społeczeństwie, jak bardzo wiele ma do zrobienia ten najpotężniejszy środek porozumienia społecznego, jakim jest telewizja. I robimy między innymi na zamówienie telewizji edukacyjnej, też telewizji publicznej, taki cykl, który nazywa się Leksykon Demokracji, który stara się godzić pewną taką zainteresowanie młodych ludzi, bo do młodych ludzi on jest skierowany i będzie emitowany od marca, zainteresowanie muzyką, z takim zupełnie podstawowym przekazem dotyczącym zupełnie rudymentarnych instytucji demokratycznych. Pomysł jest taki, że przebój rockowy, który jest takim wiodącym i jak to zwykle przeboje rockowe nieco anarchizujący w swojej wymowie, jest kontrapunktem dla pewnych krótkich wypowiedzi, które mają mówić widzowi, czym jest władza, czym jest wolność, czym jest demokracja, czym są wybory. Jak to się udało, można to będzie ocenić za miesiąc. To jest nasza strategia, dosyć nietypowa. Dosyć nietypowa. Rzeczywiście firmy producenckie, które funkcjonują w tej chwili, to w znacznej mierze startowały jako firmy produkujące reklamówki, a więc typowo komercyjne. To są filmy o stosunkowo dużych budżetach, gdzie stopa zysku jest wysoka. Przy produkcji dla telewizji publicznej niestety, prawdę rzekłszy, to jest to o wiele niższy zarobek. Nie ma, ja nie zauważyłem w każdym razie w swojej karierze tutaj chęci do nadmiernego wydawania pieniędzy przez telewizję publiczną. Po prostu dlatego, o czym wspomniał pan Krzysztof, jest atmosfera niesprawiedliwa głęboko, że wszystkie firmy, które są zewnętrzne, są firmami jakoś tam powiązanymi. I dlatego tak naprawdę jakikolwiek pomysł, który przychodzi z zewnątrz do telewizji, spotyka się z niesłychaną podejrzliwością. Jesteśmy w telewizji komercyjnej, rozmawiamy o produkcie, który się ma sprzedawać, o firmach, które po pierwsze muszą nie zbankrutować, to jest ich pierwsze zadanie. No ale oczywiście rozmawiamy z wybitnym artystą, rozmawiamy w gronie ludzi, którym jednak zależy na krzewieniu jakichś wartości. Pojawia się to podstawowe pytanie, w jaki sposób te wartości zachować tak, żeby jednocześnie czegoś na siłę nie kształtować. Panie Krzysztofie, jak pan jako reżyser filmów, można je nazwać ezoterycznych czy ambitnych, w każdym razie nie jest to wielkie kasowe kino, prawda? Choć już w pańskim wypadku, dzięki pańskiej pozycji, niewątpliwie bardzo dobrze oglądane, czuje się roli właśnie surowego producenta, do którego przychodzi młody, zdolny człowiek, prawda? I chciałby zrobić wspaniałe kino, ale do tego trzeba będzie dołożyć. Więc właśnie nie wiem, czy mówić do pana tak, jakby pan był tym młodym człowiekiem i wtedy będę brzmiał strasznie surowo. Ja już nie jestem młodym człowiekiem. Dzisiaj powiedziano mi, że mogę być dziadkiem mojej własnej córki, więc już... Jezus Maria. Proszę pana, to jest kawałeczek, taki wie pan, wycinek tak szalonego splotu problemów, że strasznie boję się, żeby nie powiedzieć od razu czegoś, co zabrzmi jak głupstwo. Widzi pan, każdy artysta, czy każdy człowiek przemawiający publicznie, każdy dziennikarz, każdy człowiek, który się zwraca do innych, chce być wysłuchany. I mówienie na pustyni, mówienie do obrazu, do pustej ściany jest strasznie smutne, nudne i frustrujące. Nie chcemy tego robić. Z drugiej strony, jeżeli w
towarzystwie znajdzie się ktoś, kto strasznie chce nas ubawić i okropnie chce się nam podobać, to jest to utrapienie wieczoru. Przecież takiego człowieka chcemy się pozbyć. On psuje każdą wieczorynkę i każde imieniny u cioci. Więc między zachowaniem godności, czyli pragnieniem, żeby powiedzieć to, co ja naprawdę chcę powiedzieć, a tym, żeby mieć poszanowanie dla widza, który jest w końcu zawsze moim, no, po chrześcijańsku powiem bliźnim, inaczej powiem moim współobywatelem, człowiekiem takim samym jak ja naprawdę. Ja mogę być bardziej wykształcony, bardziej wygadany, ale on ma inne cechy, a w końcu obu nas bolą zęby tak samo cierpimy z powodu niepowodzeń w miłości, tak samo cieszymy się z powodu wygranej i tak dalej. No wszystkie elementarne sprawy ludzkie są nam wspólne. Więc mnie się zdaje, że dzisiaj trzeba bardzo przypominać nam samym, oczywiście twórcom, wszelkim dziennikarzom i przede wszystkim artystom, że mamy być w jakiś sposób na służbie publiczności z poszanowaniem tej publiczności. I często słyszę od moich kolegów takie pogardliwe westchnienie, że gdyby oni mieli zrobić coś komercyjnego, to by może i zrobili, ale to byłoby upodlenie, oni by się stoczyli. To byłoby pewnie upodlenie, ale wszystkim oni by tego nie umieli zrobić dobrze. Bo na to, żeby przemawiać prostym językiem, trzeba mieć jakąś prostotę w sobie. Czasem prostackim językiem przemawia prostak i robi to szczerze. Natomiast jeżeli, nie daj Boże, wyrafinowany artysta lub wyrafinowany dziennikarz próbuje mówić po prostacku, bo uważa z pogardy dla swojego słuchacza czy czytelnika, że to mu dobrze zrobi, że do niego to trzeba tak mówić, to ten słuchacz, czytelnik, który ma takie samo prawo wyłączyć telewizor jak każdy z nas, odwraca się plecami. On czuje, że ktoś do niego się zwraca z pogardą, że ktoś go klepie po plecach, że ktoś do niego mówi jak do dziecka. Na to ludzie mają niebywałą intuicję. Mogą być prości, niewykształceni, ale wiedzą, że się mówi do nich jak do głupiego i tego nie znoszą, całe szczęście, i za to spada na nas kara. Więc jeżeli do mnie przychodzi ktokolwiek z pomysłem, to pytam, czy to ma szansę kogoś zainteresować. I teraz pytam, kogo. No, jeden pomysł ma być adresowany szerzej, drugi ma być adresowany węziej. Jeden kosztuje więcej, drugi mniej. To skalibrowanie pomysłu jest właśnie zadaniem producenta, tym twórczym zadaniem. Ja nie chcę wkraczać w projekt, tylko ja chcę odczytać, do czego ten projekt się nadaje, jak go sprzedać, czyli gdzie go umieścić. Czy to jest projekt na maleńki film na 16, czy to jest projekt na wielki film z gwiazdą, czy to jest program na prime time, na główny czas nadawania, czy to jest program na po północy. I wtedy możemy ciągnąć go długo, możemy robić to powoli, możemy zrobić bardzo trudnym językiem. To wszystko jest dzieło producenta. I tym się niby twórczo mamy zajmować jako producenci. Ciężko się tego uczyć, ja to robię z wielką przykrością. Pan Krzysztof gra tutaj rolę producenta filmowego, pan telewizyjnego. Chciałbym zapytać panu już przed chwileczką sformułowania playtime. Czy istnieje jeszcze różnica? Czy istnieje coś takiego jak produkcja sensu stricto telewizyjna i sensu stricto filmowa? Czy też na przykład i w panów obydwu firmach się te gatunki mieszają? No bo oczywiście filmy mogą być wyświetlane w telewizji, a może to, co u pana się zrobi na ekranie. Wie pan, to może wyświetlać również na kasetach, bo za chwilę prawdopodobnie pan już to robi. Tak. Wobec czego się spotykamy jeszcze w trzecim miejscu. Oczywiście ja też robię masę telewizji. Musimy to robić. Tak, no i tych miejsc będzie coraz więcej. Miejmy nadzieję, że szybko będzie ich coraz więcej. No przecież telewizja kablowa to są całe dziesiątki możliwości sprzedawania właśnie tych produktów wielokrotnie. Często te sieci kablowe, no w tej chwili w Polsce tak jest i prawdopodobnie przez jakiś czas tak pozostanie, one obejmują jedno miasto, więc ten produkt można sprzedać również w kablu, prawda? Raczkującym teraz. Można go sprzedać w telewizji, czy można będzie go sprzedać w telewizji lokalnej. W wypadku prawdziwego, dużego filmu fabularnego, robionego za duże pieniądze, i jest przecież cała wielka strategia w tej chwili marketingowa, prawda? To się sprzedaje i w telewizji. Po prostu się pojawiłem przez chwilę, bo pan włożył drugą kasetę. To się sprzedaje. To była tylko ilustracja. Tak, to się sprzedaje i w kablu, to się sprzedaje w telewizji lokalnej, to się sprzedaje w telewizji ogólnokrajowej, to się sprzedaje w kinach wreszcie, w odpowiednich sekwencjach, prawda? To jest cały marketing. Miejmy nadzieję, że ten rynek, te poszczególne nisze rynkowe, no, będą coraz bardziej rozbudowywane i tam z jednej strony będzie się mieścił wysokobudżetowy film fabularny, prawdziwy, a z drugiej strony znajdą swoje miejsce typowo telewizyjne programy, które nigdy nie będą pokazane na tym wielkim kinowym ekranie, no właśnie takie jak teleturnieje, talk show, czy no dziesiątki innych podobnych. Ale tak, ma pan rację, istnieje cały szereg gatunków, które są pokazywane i w kinie, i które są pokazywane w telewizji. No przecież film to jest to, na co każdy widz czeka z utęsknieniem.
No tak, ale ponieważ mówimy w telewizji komercyjnej, to jednak nie sposób nie wrócić do pewnych podstawowych czy zasadniczych rozróżnień. Celem produkcji telewizji komercyjnej jest generalnie zarobić pieniądze. Ale czy może to być wyłącznym celem? Czy na tym się to można skończyć? Zresztą tak samo jak telewizja publiczna, która ma inne powinności, bo bierze pieniądze od podatnika poprzez abonament. Czy ona nie musi cały czas patrzeć na dobro wyższe? Dobro swojego widza, które nie zawsze jest tożsame z dobrem samej telewizji. Ja zawsze mam ochotę zadać takie paradoksalne pytanie. Czy telewizja ma prawo zwrócić się do państwa, nie oglądajcie za dużo telewizji? Oglądanie telewizji nieustannie szkodzi, rozbija rodzinę, niszczy system nerwowy, powoduje sieczkę w głowie. Czyli telewizja w tych odcinkach reklamowych czasami powinna się zwracać do państwa i mówić: wyłączcie ten przedmiot, nie patrzcie na to więcej, pójdźcie na spacer, popatrzcie gdzie żona, gdzie dzieci, zajmujcie się kotkiem czy pieskiem, popatrzcie na księżyc. To też jest bardzo ważna część życia i telewizja musi mieć odwagę powiedzieć to wbrew swoim interesom, jeżeli dba o dobro publiczne. Powiedzieć: dość tego, oglądanie telewizji przez godzinę, półtorej dziennie wystarczy, nie trzeba jej oglądać przez 5 czy 6 godzin, tak jak oglądają to dzisiaj Polacy, bo oglądają za dużo telewizji. Bez wątpienia tak, ale ja myślę, że co tu dużo mówić, jakby życie jest brutalne i należy jakby również powiedzieć o tym szczerze. Ja o wiele łatwiej spodziewam się takiego apelu ze strony telewizji publicznej. Ona nie jest niestety, stety, ona nie jest uzależniona wyłącznie od reklam. I ona może, i być może tak, ona powinna sobie czasami pozwolić na to, żeby tak zaapelować do widzów. Nie oglądajcie telewizji, idźcie na spacer albo pójdźcie do prawdziwego teatru po prostu. Obawiam się, że z telewizji komercyjnej taki apel mógłby płynąć i pod takim tylko warunkiem: kochani, teraz będzie film, więc pójdźcie na spacer, ale wróćcie, bo potem będą reklamy. No tak, pojawia się oczywiście pytanie o to po prostu, jak żyć, jak zarabiać. Wiemy o tym, że pan Krzysztof Zanussi jest zarazem profesorem w szkole filmowej i opowiadał mi pan, że w jakiś sposób chce pan na, można powiedzieć, swoich studentów zarobić. No, można by powiedzieć, najlepiej byłoby w zespole wyprodukować jakąś, nie wiem, krzyżówkę szczęścia czy labirynt. Jakich pan metod szuka wtedy, kiedy chce pan, no, po prostu zrobić dochód swoim własnym filmem? Proszę pana, ja oczywiście muszę pracować dla swojego zespołu i dla swojej produkcji, dla studia, i tam staram się nie robić krzyżówek, też to nie jest moja specjalność, potem ja nie cenię tych programów. Ja miałbym właśnie tę trudność, że ja bym chciał powiedzieć widzom: nie oglądajcie tego raczej, a wobec czego nie powinienem tego produkować. No, nie powinno się produkować papierosów, jak się uważa, że palenie szkodzi. Natomiast próbuję robić programy troszkę poważniejsze, programy przyzwoite, chociaż nie wszystkie są najambitniejsze, czasami są to mniej ambitne programy, ale chcę mieć przekonanie, że nie dotknę się czegoś, co bym uważał, że nie należy oglądać. To tu mam swoje jakieś granice, mam zawsze przed sobą ewentualność emerytury, bankructwa, nie muszę robić wszystkiego. Natomiast zarabiać pieniądze, akurat pan zapytał o szkołę, to jest szkoła w Katowicach, ze względu na naszą niesłychanie skomplikowaną strukturę prawną, na to, żeby pomóc mojej szkole i moim studentom, przez swoje studio i przez firmę, która jest tą szkołą związana, produkowałem parę naście audycji telewizyjnych, które robiliśmy za bezcen, po to, żeby telewizja zapłaciła w usługach i studenci mogli w ten sposób na sprzęcie telewizyjnym się uczyć, bo inaczej transfer między dwoma rozdziałami budżetu państwowego, Ministerstwo Edukacji, czyli Uniwersytet i Telewizja, tutaj transfer jest niemożliwy. I rzeczywiście robiłem takie programy, on już błysnął przed chwilą, jak pan go zakładał, mogę państwu kawalątek pokazać. To jest akurat program, w którym ja gaworzę coś w swoim mieszkaniu na temat takich ogólnych wartości, a potem zapytuję dzieci o to, co to jest dobre wychowanie. Może kawałek z tego, co to jest dobre wychowanie, zobaczą państwo w odpowiedziach, takich szczerych odpowiedziach kilkulatków właściwie, co oni o tym myślą. I stąd chyba do dziś mamy trudność. Ja spróbuję o tym porozmawiać. Zaprosiłem paru młodych ludzi dziś i ich zapytam, jak ten problem dla nich się przedstawia. Słuchajcie, co to jest dobre wychowanie? Co należy robić? No, na przykład dobre wychowanie, to chyba, że jak się zostawia się, na przykład nie rzucać tam, powiedzmy, talerzami, jak się do kogoś dorosłego. Nie lubię.
Czyli nie siedzi tyłem, nie stoi się tyłem, ale zbliżają się do siłą. Niech się osłabił na budziące. Wyższa szkoła jazdy. Pan Krzysztof mówił o dobrym wychowaniu. Ja bym też chciał zapytać o dobre wychowanie, o to, co komercyjnej telewizji, co komercyjnym filmom produkcyjnym tu u nas w Polsce wypada, a co właśnie nie wypada. Jest ustawa, są władze, są pewne obowiązki, te, o których pan Krzysztof przed chwilą powiedział. No po prostu pewnych rzeczy nie należy, pewne rzeczy należy popularyzować, pewne rzeczy pokazywać nie wolno. Co na przykład z tak zwanym obowiązkowym produktem polskim. Taka stacja jak nasza, o ile dobrze pamiętam ustawę, powinna mieć przynajmniej 30% produkcji Polski. Nie wiadomo, czy to będzie miało oglądalność, nie wiadomo, czy produkujemy tyle tak dobrych programów. Skąd brać takie programy? Wie pan, ja tutaj jestem dość optymistycznie, widzę takie możliwości twórcze tego raczkującego czy przechodzącego transformacją, bo to będzie właściwsze słowo, przemysłu audiowizualnego. Mianowicie myślę, że to jest szalenie elastyczne, jednak szalenie szybko rozwijająca się dziedzina gospodarki i dobrze rozwijająca się, i tu zgadzam się z panem Krzysztofem, który tę myśl wypowiedział kilkanaście minut temu. I to między innymi, wie pan, zależy od źródeł zasilania. Skąd się wzięły te ustawowo zapisane bariery, czy też progi produkcji krajowej? One są w każdym kraju nieco inne, ale w każdym kraju istnieją, ponieważ każdy kraj musi chronić swoją kulturalną tożsamość. I co tu dużo mówić, dla tej kultury masowej, dla szerokiego widza, takim nośnikiem tej kultury jest właśnie telewizja. To banał. Również banałem jest przypomnienie tego, że no, najbardziej sprawny, najlepszy reżyser amerykański, angielski czy francuski, trudno sobie wyobrazić, żeby wyprodukował Dziady, prawda, w teatrze telewizji. A to też ale banał. Czy Dziady mają być puszczane w teatrze telewizji? Wie pan, jeśli pan mnie pyta, to moja odpowiedź brzmi tak, oczywiście może nie codziennie, ale jednak tak. Pytanie, czy też trzecie twierdzenie, już może nie pytanie do tamtych dwóch, brzmi tak, że też banalne dosyć, że o wiele łatwiej i przede wszystkim taniej kupić sprawnie zrobiony film seryjny amerykański, niż wyprodukować właśnie polskie Dziady. No i stąd, tłumacząc to w sposób możliwie najprostszy, te bariery. Pewna część pieniędzy, które zdobywa nadawca, czy to publiczny, czy to prywatny, powinna być przekazana producentom, którzy będą produkowali programy właśnie będące niejako odbiciem kultury tego kraju. Oczywiście to jest szalenie trudne taki produkt zdefiniować, bowiem pojawiają się dziesiątki pytań, no, czy takim filmem, czy programem polskim jest ten, który jest wyreżyserowany przez wybitnego polskiego reżysera, a czy też scenariusz może powinien być tworem polskiego scenarzysty, a może większość zespołu twórczego to powinni być, a może w ogóle to nie powinno być kryterium narodowościowe, tylko może on powinien czerpać z pewnego kanonu, nie wiem, literatury i kultury danego kraju, w tym wypadku Polski. To jest szalenie trudne, ale jednak intuicyjnie wiemy, o co chodzi, kiedy mówimy o produkcie polskim. I ja uważam, że to środowisko, czy te środowiska, które w tej chwili tworzą przemysł audiowizualny, te firmy i zespoły filmowe, i powstające niewielkie firmy producenckie, i wreszcie to, co się dzieje
wewnątrz telewizji publicznej i być może u innych nadawców. To wszystko wskazuje na to, że to również te kryteria, 30%, jak pan powiedział, w wypadku telewizji komercyjnych, lokalnych, o wiele więcej, jeśli chodzi o telewizję publiczną, to nie są procenty, jeśli chodzi o produkt tak zwany krajowy, które byłyby zawyżone. To się nam należy i tu nie mówię, używając tej pierwszej osoby liczby mnogiej, nie mówię tutaj o sobie jako o producencie, a jako o widzu. Widzowie też bardzo lubią oglądać to, co ich dotyczy. Chociaż również lubią pewnie i dynastię, i Dallas. No właśnie, pan tak powiedział o dziadach, strasząc troszkę publiczność. A tymczasem to chodzi również, żeby zwykła historia z życia Kowalskiego i problem dnia dzisiejszego musiał się znaleźć w programie, ponieważ produkt, który przyjeżdża z Ameryki przede wszystkim, który się amortyzuje na dużo większym rynku, który dużo więcej płaci, tym rynku anglosaskim języka angielskiego, jest strasznie tani. Minuta programu, który produkujemy w każdym mniejszym kraju, jest dużo droższa niż minuta programu, który produkujemy w wielkim kraju. Słowem, ci, którzy są, mają szczęście urodzić się w języku powszechnym, czyli w angielskim, są uprzywilejowani i te zapisy prawne mają służyć, żeby trochę to wyrównać. Tak jak na wyścigach konnych, ten handicap, że jak jest bardzo lekki jockey, to się dokłada w siodło parę kawałków ołowiu, żeby ten koń nie miał zbytniej przewagi. To jest jakaś taka sprawiedliwość dlatego, że chcemy obronić tożsamości różnych kultur w Europie i tą całą rozmaitość Europy, którą strasznie Europa kiedyś lubiła, a dziś właśnie nie wiadomo, czy lubi, czy nie lubi. Czy Europa lubi swoją kolorowość, to, że jesteśmy wszyscy inni, że parę kilometrów dalej za granicą mówią inaczej, jedzą inaczej, ubierają się inaczej. Czy nas to bawi, czy nas to zaczęło w tej chwili denerwować? Ale mam ochotę zadać banalne pytanie o coś, co można by nazwać homogenizacją. Przecież od czasu, kiedy pojawiły się anteny satelitarne i telewizje kablowe, telewiz, jak to się nazywa, będzie miał w całym kraju już niedługo do wyboru 30 kilka stacji zachodnich. I pies z kulawą nogą go nie zmusi do tego, żeby oglądał te 30% produktu krajowego, chyba żeby wprowadzić nowe restrykcyjne ustawy polegające na tym, że będzie się zamykało kanały, prawda, na przykład kanał TNT, który pokazuje te zabawne historyjki rysunkowe, prawda, dla dzieci, które będą to oglądały po angielsku. I ja się wręcz obawiam, prawda, czy moja córka, która nie jest moją wnuczką, nie będzie za lat 10 mówiła po angielsku, bo ona się po prostu wychowa na tych kreskóweczkach. Więc jest pytanie, czy tego typu ograniczenia po prostu mają sens. Żeby pana obraz, który pan przedstawił, jest tak pociągający, że ja bym życzył pana córce, która nie jest pana wnuczką, żeby się nauczyła angielskiego w telewizji, zamiast tak jak ja uczyć się go pisząc w kajeciku słówka i ucząc się na słuchawki i mordując się i tracąc czas zamiast chodzić na spacer, trzeba się uczyć obcych języków, to niech się może dzieci rzeczywiście uczą w telewizorze. Natomiast mi się zdaje, że to jest tylko kwestia stworzenia ludziom szans, żeby mogli wybrać, bo inaczej w ogóle nie będzie nawet co wybierać. Jak tego 30% nie zagwarantujemy w ustawie, to po prostu nie będzie nawet jak się przekonać, czy ludzie chcieli oglądać produkt krajowy, bo go nigdy nie zobaczą. Także to się potem musi jakoś potwierdzić. No tak. Jak ludzie nie będą chcieli, to nie będą oglądali, to zmienią ustawę. Ja tutaj wyczułem też takie założenie w tym nieco prowokacyjnym pańskim zdaniu, że to, co krajowe, musi być gorsze od tego, co przychodzi do nas z innych części świata. Otóż tak nie musi być. Oczywiście, że ten 30% może być nieoglądane, ale nie dlatego, że ono jest polskie, tylko dlatego, że jest nieciekawe czy nieinteresujące. Ja może tu patrzę optymistycznie, ale wierzę, że to, co jest wyprodukowane i to jest poświadczone chociażby twórczością pana Krzysztofa, to, co jest produkowane przez nas, jest również oglądane chętnie, no i właśnie, bardzo chętnie. A to się pada pytanie o specjalizację, bo myśmy już się zgodzili chyba nareszcie, że żyletek nie muszą się produkować jakieś radomskie czy inne zakłady, że w żyletkach to najlepsza jest firma Gillette i po prostu ją używamy, podobnie jak biki i inne rzeczy. Natomiast oczywiście jest parę rzeczy, które Polacy robić potrafią, między innymi na przykład to, co się kiedyś nazywało Szkołą Polską, potem kinem moralnego niepokoju, który w moim przekonaniu jakimś prekursorem był właśnie pan Krzysztof Zanussi. I polski film na Zachodzie nie kojarzy się niewątpliwie z filmem rozrywkowym, z filmem nawet muzycznym, tylko właśnie z filmem ambitnym, politycznym.
mieć. Taki z taką świadomością polityczną społeczną. Z taką świadomością polityczną społeczną. Wie pan, ja w tej chwili świeżo wracam z Berlina, gdzie byłem świadkiem niesłychanego triumfu Krzysztofa Kieślowskiego z jego filmem Biały. Był to szczery triumf, nie tylko dlatego, że film jest dobry, ale dlatego, że trafił idealnie w jakieś oczekiwanie publiczności. Ta publiczność strasznie chciała ten film obejrzeć. I nie mogę się oprzeć okazji, żeby to w telewizji powiedzieć, że reakcja tych kilku naszych kolegów z prasy, którzy zaprezentowali polskie piekło w najczystszym wydaniu. Przecież telewizja publiczna podała w programie o nagrodzie, że kontrowersyjny film i że zaskoczeniem jest nagrodzenie. To jest naprawdę niewiadomość, po pierwsze nieprawdziwa, po drugie dla nas, dla Polaków jakby krzywdząca. Dlaczego krzywdzimy się sami? Co za radość powiedzieć, że Polak, który pierwszy przyszedł do mety, czy drugi, przyszedł cudem. Drugi do mety. No po co to mówić? Jak widzę, jak Francuzi, jak Włosi kibicują swoim artystom, jak są dumni z ich sukcesu, jak ten sukces wyolbrzymiają, to w głowie się nie mieści, dlaczego w Polakach jest takie pragnienie, żeby Polakowi dokuczyć, że jak jemu się udało, to my powiemy, to się udało, ale my to na niby, my wiemy prawdę, on nie jest taki dobry. Kieślowski w tej chwili jest sztandarowym okrętem naszej kultury, najszerzej rozumiejąc, poza szczypiorskim, który jest w literaturze czytanym w obszarze języka niemieckiego, Kieślowski jest na świecie najbardziej znanym polskim artystą. Potem jest dopiero Penderecki. Trzeba to tak zobaczyć i zobaczyć, z czego mamy być dumni. No nie z Poloneza produkowanego na Żeraniu, tylko z Kieślowskiego. Tymczasem nie potrafimy się tym cieszyć. Ja myślę, że nasza publiczność jest tutaj bardziej szczera i bardziej życzliwa niż nasze salony, które lubią w tym momencie komuś dogryźć, zepsuć radość, z jakiejś frustracji, nie wiem, żalu osobistego. Stąd też mi się zdaje, że telewizje nasze i te komercyjne, i ta publiczna, aczkolwiek na nie narzekamy, jak widzę na tle tego, co robią inni, są niezłe. My akurat w tym się jeszcze trzymamy. Radio Polskie jest naprawdę dobre. Radio prywatne Polskie jest fenomenalne. Jest dużo lepsze od podobnych radiów, jeśli tak wolno odmieniać, w innych krajach, których słucham. Nie umiemy zupełnie docenić tego, że mamy do czegoś narodowy talent. To nam wychodzi. Kino nam względnie wychodziło ze wszystkimi zapaściami. Myślę, że przeniosło się do telewizji. Jakoś jeszcze umiemy to robić. Dlaczego nie chcemy się do tego przyznać? Nie umiemy być z tego radości. No, że przynajmniej to nam wyszło, tak jak wychodzą nam orkiestry symfoniczne i parę jeszcze innych rzeczy. Ja tu może dorzucę jeszcze jeden ważny taki element do tej układanki, co nam wyszło. Mianowicie wyszło nam również pewna zmiana, jeśli chodzi o system audiowizualny. Przejście z takiego niesłychanie scentralizowanego systemu telewizji jako narzędzia propagandy do fazy, w której telewizja, radio tworzy pewien system porozumiewania się, komunikowania społecznego. I to rzeczywiście wyszło nam w sposób o wiele lepszy niż naszym sąsiadom. Jeśli popatrzymy, no z wyłączeniem Niemiec, no ale to oczywista, zupełnie inna sytuacja. Jeśli popatrzymy na nieszczęsne przetargi polityczne, które rozgrywają się wokół telewizji i na Węgrzech, i na Słowacji, i to, co się dzieje z telewizją rosyjską, z innych zresztą nieco powodów, tam nie chodzi o sprawy polityczne, wprost nie chodzi o kto ma kierować telewizją, a bardziej o to, że brakuje pieniędzy. My tę pułapkę też potrafiliśmy jakoś pokonać. Więc to naprawdę, przy wszystkich zastrzeżeniach i wątpliwościach i uwagach krytycznych, których też bylibyśmy w stanie tu wiele dostarczyć, to generalnie na tym tle sąsiadów my wypadamy naprawdę zupełnie nieźle. Ta techniczna, finansowa, organizacyjna infrastruktura tych środków audiowizualnych, która jest prawdziwą podstawą do tego, żeby tworzyć dobre, ciekawe, wartościowe programy, ona też jest. Ja tu wprowadziłem ten wątek języka angielskiego, obrazu telewizji satelitarnej, po to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że ta telewizja to jest coś więcej niż telewizja. Ten ekran, który u Państwa jest w mieszkaniach, to bardzo często nie jedyny ekran. Obok jest ekran komputera, obok może jeszcze jakiś inny ekran urządzenia. Chciałbym zapytać, czy telewizja, czy produkcja telewizyjna w tych nowych czasach, w tym XXI wieku, który już naprawdę za progiem, to produkowanie kaset, jak żeśmy sobie powiedzieli, z filmami bardziej lub mniej artystycznymi, czy programami, czy to może jakaś nowa technika, można to powiedzieć multimedialna, przy pomocy której dochodzi do bardziej zwrotnego komunikowania się pomiędzy odbiorcą a twórcą, czy nadawcą tego komunikatu i być może
nad tym dopiero elementem, nad tym elementem komunikacji, sondażu, rozmowy, nabuduje się to coś, czym zawsze jest sztuka. Ja zawsze sztukę rozumiem jako ten element, który zwraca uwagę sam na siebie, prawda? Jak to mówią mądrzy ludzie, jest autoteliczny, czyli czy sztuka, nowa sztuka telewizyjna nie powstanie właśnie z pewnego wyostrzenia czy zwrócenia uwagi na te nowe funkcje relacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą. Wiem, że pan Krzysztof zajmował się w ogóle tymi nowymi technikami telewizyjnymi. Może już na koniec naszej rozmowy powiedzmy coś na ten temat. Rzeczywiście zajmowałem się oczywiście ze strachu, dlatego że boję się własnego konserwatyzmu i zajmuję się tym, co jest nowe, po to, żeby to oswoić, chociaż się go boję, bardzo mi dobrze w tym, co jest, ale jak Państwo wiedzą, nowe techniki przychodzą nie na zamówienie artystów, ani nawet nie na zamówienie publiczności. Ktoś je wmawia w publiczność i one muszą nastąpić. Ja pracowałem w technice wysokiej rozdzielczości, to jest taki szeroki ekran z bardzo ostrym obrazem, takim dobrym jak w kinie. I to jest pewna nowość, która nas czeka. Za chwilę to przyjdzie na świat. Ale co więcej, myślę, że przyjdzie ta symbioza telewizora z komputerem, ona już jest w drodze, za pomocą światłowodu i połączenie tego z telefonem, z faksem, w jedną taką wielką maszynę komunikacyjną w każdym domu, gdzie będzie można sobie wybierać program, a nie będzie wreszcie tej ramówki, a wreszcie ramówka przestanie być ważna, tylko się będzie wybierało, co się chce w danej chwili zobaczyć. Jak chcemy dziennik, naciskamy parę numerów, wylatuje nam dziennik, który leci na okrągło. Jeżeli chcemy kreskówkę dla dzieci, to ją włączamy wtedy, kiedy akurat jeszcze nie gotowa kolacja, a nie wtedy, kiedy telewizja nam to narzuca. To wszystko będzie jakąś nowością i jest bardzo dla mnie optymistyczne, że w ostatnim slangu, który obowiązuje w naszej branży, przestało się mówić, że telewizja jest środkiem komunikacji masowej. To jest nienowoczesne. Dzisiaj modnie jest powiedzieć, że telewizja jest środkiem komunikacji i kropka. Nie masowej, bo jak jest 60 programów, to już nie musimy mówić o masowości. Telewizja musi obsłużyć także ten 0,5% widzów, którzy mają określone żądania, określone zainteresowania, oni są też godni szczególnej obsługi i dla nich też musi być program i to w wygodnym dla nich czasie, a nie tak jak teraz po północy. Jednym słowem, telewizja z tego molochu, który był jeden najpierw, potem dwuprogramowy i cała Polska, cały kraj oglądał jedno i to samo, po czym o tym jutro dyskutował, to się rozsypuje. Na szczęście ten system taki piramidalny zmienia się znowu na system wielkiej rozmaitości, w którym każdy z widzów, każdy z Państwa będzie mógł sobie powiedzieć, ja chcę to, a nie chcę tamtego wybrać, a my będziemy się dowiadywali, coście Państwo wybrali, kto to wybrał, bo niekoniecznie zawsze masa ma rację, może to, że wybrało to niewielu, ale bardzo ważnych widzów, to też ważne, a ważni są ci, którzy mają inicjatywę, którzy myślą, którzy są zarodkiem jakiejś zmiany w każdym środowisku, w każdym społeczeństwie i w każdym miejscu tego społeczeństwa, wśród najciemniejszych i najbardziej oświeconych. Wszędzie są ci najważniejsi ludzie, którzy wpływają na opinię swojego kręgu i do nich ta telewizja będzie się zwracała w szczególny sposób. To jest dla mnie bardzo optymistyczne, dlatego chcę iść naprzeciw tym nowym aparatom, gdzie będę program wybierał naciskając na klawisze. On będzie potwornie ostry, stereofoniczny i bardzo piękny. Patrzmy w optymistycznie w przyszłość. Telewizja już gorsza niż była, nie będzie, ona może być tylko lepsza. Ona może być już tylko lepsza. Miejmy nadzieję, że to dotyczy naszej telewizji, tych wszystkich telewizji komercyjnych, które powstają, że ten rynek, o którym przez cały czas mówiliśmy, rzeczywiście wymusi, że telewizja będzie lepsza. Dziękuję panom bardzo za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia w następnym programie z cyklu Telewizja w pokoju.